skierowaliśmy do sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi Z, zarzucając mu, iż kierując zamiarem ewentualnym, to znaczy godząc się, iż nastąpi śmierć Ewy T, zepchnął ją ze skarpy. W momencie, kiedy pokrzywdzona straciła przytomność, przeciągnął ją w stronę koryta rzeki Warty, a następnie zepchnął do wody, biorąc pod uwagę fakt, że Ewa ta jest nieprzytomna, że znajdowała się w stanie nietrzeźwości oraz mając na uwadze warunki atmosferyczne tego, panujące tego dnia, nastąpi zgon pokrzywdzonej. O przyjęciu takiej kwalifikacji zadecydował materiał dowodowy przyjęty w sprawie. Przy tworzeniu aktu oskarżenia prokuratura posiłkowała się licznymi opiniami biegłych. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie ubiegłego roku. Kamery monitoringu zarejestrowały moment tuż przed jej zniknięciem, kiedy to szła z Adamem Z w stronę mostu Świętego Rocha w Poznaniu. Potem ślad po kobiecie zaginął. Śledczy długo nie mogli odnaleźć zaginionej dziewczyny. Jej ciało wypłynęło w lipcu w okolicach miejscowości Czerwonek. Stan rozkładu był tak zaawansowany, że nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety. W trakcie postępowania Adam Z był wielokrotnie przesłuchiwany. Zmieniał wersję przedstawionych zdarzeń, w części zasłaniając się niepamięcią. 25-latek przebywa w areszcie od grudnia ubiegłego roku. Nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Za zabójstwo z zamiarem ewentualnym grozi taka sama kara jak za zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Adamowi Z może więc grozić nawet dożywocie.